Witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj na stole Regent i takie pytanie, co byście chcieli dziś oglądać? Czy doprowadzać 10-20, to jest Regent, do basu, doprowadzać go do stanu idealnego, chociaż jest naprawdę straszny stan? Czy przerabiać go całkowicie na power mixer na końcówkach w klasie D? Tak wygląda zmontowana końcóweczka, zaraz wam pokażę. Zmontowana końcówka, oczywiście ona będzie do rozbiórki, będzie oddzielna płytka zasilacza. Może wykorzystamy dwa wejściowe korektory, ale ogólnie to bym chciał zrobić tak, żeby to z cztery przynajmniej wejścia były liniowe, stereofoniczne, czyli 8 kanałów. Mono, tutaj chyba nawet wejdzie, 6 kanałów, będzie 3 stereo lub 7 kanałów, ewentualnie zrobimy gniazda od góry, wkładane od góry, cały przód będzie wymieniony, na nowo będzie wyfrezowany na CNC, bez żadnych suwaków, bo te suwaki to jest tragedia, tylko wszystko będzie już na pokrętłach, tak jak w tych Behringerach, tych słabszych. Czy doprowadzać go po prostu do oryginału? I tak sobie się teraz zacząłem zastanawiać, bo można wstawić, słuchajcie, dwie takie końcówki śmiało wejdą, nawet poprzek, dwie. Do tego zrobić zaś płytę zasilacza z filtracją konkretną, dołożyć takie trafo, ewentualnie zmierzyć te trafo oryginalne, co ono potrafi i ile mocy wyda, no to nie wyjdzie 2x400 na pewno z tego trafa, nawet nie ma o czym mówić. Czy po prostu zdezelowano, słuchajcie, ona była tak jakby gdzieś, nie wiem, tutaj połamana, trzeba byłoby wszystkie te szczyciki dorabiać, spód ten dorabiać nowy, i tak będzie trzeba dorabiać nowy spód. Tak po prostu się walał tutaj wcześniej u Patrycjusza, teraz u mnie się wala, i tak sobie wymyśliłem, że ma fajne szasi, że można coś by było z tego zrobić. I piszcie na dole w opisach, to jest prośba do widzów, co byście chcieli w najbliższym czasie oglądać? Czy przeróbkę tego na power mixer? No daj Boże 2x200 W, bo tutaj nie wiem, czy większy trafo wejdzie, bo żeby 2x400 to bym musiał dwa takie transformatory tutaj wepchać, a tu już się robi ciasno. Ewentualnie końcówkę mocy wtedy przenieść do części tutaj miksera i mikser zrobić płaski, taki tylko na wierzchu, a... Ale to też nie będziemy tak kombinować. 2x200, 2x250 w klasie D z jednego trafa powinniśmy uzyskać. Czy przerabiać to, doprowadzić to do oryginału 10-20, czyli 100 V-A, niby 200 W. Nie wiem, tu straszne te obudowy, słuchajcie, pozdejmowałem, one są w strasznym stanie. Nawet nie ma co tutaj z tego rzeźbić, nowe napisy, trzeba było to wszystko szlifować, polerować, roboty od zarąbania, napis Vermona też wydarty, bo to było z przodu, trzeba będzie to zeszlifować po prostu i tutaj prawdopodobnie pójdą, tak się zastanawiam, czy cokolwiek tutaj od dołu robić, wiecie, czy wszystkie gniazda nie montować tutaj, wszystko u góry, w tej części, tak, do transformatora. Wszystkie gniazda, wszystkie wejścia, z tyłu wyjścia na głośniki, normalka, zostają pewnie te same nawet otwory, tylko wstawimy albo XLR-y, albo kanony, raczej tfu, kanony, spikony, i prawdopodobnie tutaj na wyjściu będą spikony. Jeśli będę to przerabiał, bo to wszystko teraz od was zależy. Piszcie na dole, ja wszystkie te komentarze przeczytam na następnym odcinku. Macie czas przez cały weekend, bo zajmiemy się dopiero w przyszłym tygodniu tym. Przez ten długi weekend, który teraz czeka, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, piszcie komentarze, co
z tym robić? Czy to odnawiać? Trochę waży ten transformator. No niby ona tutaj taki stan ma, tylko zewnętrzny był taki zdezelowany. No tutaj wewnątrz to tylko to luźne te radiatory, jak widać na tranzystorach, ale to wszystko się da, wszystko odnowić. Sam nie wiem teraz, tak się zastanawiam. Ona chyba nawet i zapracowałaby. Zaraz wam pokażę, jaki stan jest tutaj w środku. Stan w środku. No tutaj widać, że jeszcze nikt chyba tego nawet nie lutował od nowości. Takie to wszystko, takie no czasy, że tak powiem. Zaraz wam pokażę. No nie jest źle. Tutaj ten korektor do basu. No też można byłoby odnowić. On ma tylko dwa tranzystorki, jeden wejściowy, drugi wyjściowy. Reszta to jest pasywne. No jako przedwzmacniacz praktycznie wejściowy, bo wyjście, słuchajcie, na końcówkę idzie bezpośrednio już z suwaków. Tutaj tym kabelkiem. No reszta to jest no szasi jak szasi, fajne szasi i dlatego mi się spodobało, że może zrobimy tu jakiś taki power mikserek, ale to już będzie, że tak powiem, od was zależeć, czy to będzie power mikser, czy to będzie regent. Dobra, to by było na tyle. Pytanie do was. No zobaczcie, tu ciemna ścianka, bo też jest strasznie zdezelowana. Napisów praktycznie brak, porysowane to jakieś tutaj wilgoć była. Trzeba to wszystko odrestaurować. Czy zapakować po prostu dwie takie końcówki, jakieś małe dwa radiatorki dostawić, dwie końcóweczki na radiatorki, bo to praktycznie się nie będzie grzało przy tej mocy. Tu można by było śmiało dogonić 2x500, tylko skąd wziąć zasilacz i jak go tutaj zmieścić? Mała, skromna w klasie D, nie? Tak samo tutaj jest też, to jest to samo w środku, tylko tutaj dołożone są zasilacze, jest dołożony, o zobaczcie, to jest to samo. Dobra, ja pozdrawiam i piszcie w komentarzach, odnawiamy czy przerabiamy całkowicie. Bye.